Czy Amerykę i Azję połączy najdłuższy most świata? Za godzinę poznamy plany budowy mostu nad cieśniną Beringa. Najpierw zobaczmy, jak i kiedy dochodzi do katastrof na morzu. Oto największe i najcięższe maszyny na świecie. Są także najbardziej delikatne. Co miesiąc gdzieś na świecie tonie statek wielkości Titanica. Niesamowite maszyny. Morskie katastrofy. Morze jest niebezpieczne. Statki muszą stawiać czoło nieokiełznanym siłom natury, cyklonom i tajfunom. Jednak gdy następuje katastrofa, często bez ostrzeżenia, załoga i pasażerowie zdani są tylko na siebie. Statki łamią się w pół. Nabierają wody i przewracają się. Największym zagrożeniem jest ogień. Ewakuacja to ostateczność. Morze zabija. Na całym świecie działają ekipy ratowników, gotowych ryzykować własnym życiem, by nieść pomoc rozbitkom na morzu. Nawet przy pięknej pogodzie drobny błąd może doprowadzić do tragedii. Promy samochodowe co roku przewożą miliony pasażerów. Dla uproszczenia załadunku i rozładunku statki te wyposaża się w olbrzymie wrota na dziobie i na rufie. Samochody i ciężarówki wjeżdżają z jednej strony i wyjeżdżają z drugiej. To rozwiązanie proste i bardzo wydajne. Jednak koncepcja otwartego kadłuba nie jest całkowicie bezpieczna. Jej wady doprowadziły do najstraszniejszej katastrofy brytyjskiego statku od czasu zatonięcia Titanica. Wieczorem 6 marca 1987 roku prom Herald of Free Enterprise wyruszył z belgijskiego portu Zeebrugge w drogę powrotną do Anglii. Morze było spokojne. Statek wiózł 500 pasażerów. Jednym z nich był Harry Bisfem. Właśnie zamierzał zjeść kolację. Po obsłużeniu się w samoobsługowej części bufetu, podszedłem do kasy. Kiedy kasjer wybierał z przegródek resztę, na mojej tacy przewrócił się kieliszek. Nikt na statku nie zdawał sobie sprawy, że dziobowe wrota pozostały otwarte. Gdy wychodzący z portu prom zwiększył prędkość, pokład samochodowy zaczęła zalewać woda.
Doszły do mnie kolejno różne dźwięki. Ktoś stłukł szklankę, komuś innemu upadła filiżanka, a potem rumor spadającego stosu talerzy. Nie wzbudziło to moich podejrzeń. Ludzie wiwatowali, bo wydawało im się, że są świadkami zabawnego zbiegu okoliczności. Woda na pokładzie samochodowym doprowadziła do znacznego przechylenia statku. Ktoś krzyknął, że statek tonie. Pomyślałem, że to idiota. Jak statek może od tak sobie zacząć tonąć? Pewnie zaraz się wyprostuje, po czym zjawi się obsługa z wiaderkami i szczotkami, by w mgnieniu oka wyczyścić stołówkę. 23 minuty po wyjściu z portu prom położył się na burtę i zaczął tonąć. Pod statkiem było zaledwie 10 metrów wody. Gdy Herald of Free Enterprise osiadł na dnie, 1/3 promu wciąż była na powierzchni. Służby ratownicze pojawiły się po 15 minutach. Już wówczas wiele osób nie żyło. Większość ofiar nie utonęła, lecz zmarła od ran odniesionych w chwili przewracania się promu. Harry Biswem walczył o życie uwięziony w zalanym pomieszczeniu. Za oknem dostrzegłem słabe światło. Zaczęliśmy stukać i wzywać pomocy. Aż wreszcie ktoś nas usłyszał. Jacyś ludzie zaczęli walić w szkło jakimś ciężkim przedmiotem. Wtedy człowiek, który starał się rozbić szybę, zaprzestał wysiłków i odszedł. Ostatecznie ratownicy wydostali Harry'ego Biswama przez iluminator. Kiedy przez rozbity iluminator wpadła lina, pomyślałem, że chyba jestem uratowany. Harry Biswam przeżył, ale inni nie mieli tyle szczęścia. W katastrofie Herald of Free Enterprise zginęły 193 osoby, a wszystko z powodu prostego błędu. Prom wyszedł w morze z otwartymi wrotami dziobowymi. Po podniesieniu wraku z dna przystąpiono do oględzin. Bufet, w którym Harry'ego zaskoczyła katastrofa, był całkowicie zrujnowany. Na dolnym pokładzie 126 samochodów i ciężarówek zamieniło się w stos złomu. Ta katastrofa nie powinna była się wydarzyć. Konstruktorzy od lat wiedzieli, że nawet niewielka ilość wody na pokładzie samochodowym błyskawicznie destabilizuje prom. Po tragedii Herald of Free Enterprise wprowadzono wiele zmian. Jedną z nich było zainstalowanie na promach kamer przekazujących na mostek obraz z łączy wrót. Mimo to, na świecie wciąż kursuje wiele promów samochodowych niewyposażonych w odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nic dziwnego, że 6 lat później historia powtórzyła się, doprowadzając do jeszcze straszniejszej tragedii. Tym razem zginęło ponad 800 osób.
Nadmuchiwane tratwy ratunkowe wyposażone są w namioty chroniące rozbitków przed wiatrem i lodowatą wodą. Jednak na wysokiej fali tratwa może się przewrócić. We wrześniu 1994 roku w katastrofie promu samochodowego zginęli prawie wszyscy pasażerowie. Wspomnienie strasznych chwil do dziś prześladuje Paula Barneya. Fale rzucały nami na wszystkie strony. W tratwie panował kompletny chaos, a na dodatek ludzie zaczęli umierać z wyziębienia. Paul Barney podróżował na pokładzie promu Estonia, płynącego z Tallina do Sztokholmu. Był jednym z niemal 1000 pasażerów. Większość podróżnych spała w swoich kabinach, kiedy statek natknął się na potężny sztorm. W dziób Estonii zaczęły uderzać 10-metrowe fale. Impet uderzeń przyjmowały na siebie zawiasy unoszonej dziobowej części kadłuba promu. Nagle jeden z zawiasów pękł. 20 minut później cały dziób oderwał się i woda wdarła się na pokład samochodowy. Początkowo oficerowie na mostku nie mieli pojęcia, że coś się stało. Prom zaczął tonąć. Zaskoczona załoga i pasażerowie mieli małe szanse na ocalenie. W pierwszej chwili zacząłem rozglądać się za kamizelką ratunkową i jakąś szalupą. Byłem wściekły, ponieważ widziałem wodę wdzierającą się na statek. Nie miałem pojęcia, jak się wydostać i czułem, że za chwilę zginę bezsensowną śmiercią, uwięziony na tonącym promie. Paul Barney zauważył tratwę ratunkową. Skoczył do wody. Ale kiedy zaczął wciągać się na tratwę, fala odwróciła ją do góry dnem. Paul i 15 innych rozbitków rozpaczliwie próbowało wejść na odwrócony ponton. Ludzie wokół krzyczeli. Wiele osób wpadło w histerię. Panował kompletny chaos. Nie mogłem jasno myśleć. W ogóle nie funkcjonowałem prawidłowo. Byłem jakby niezupełnie przytomny. Zimno spowalnia reakcję układu nerwowego. Wkrótce mięśnie rozbitków odmówiły posłuszeństwa. To pierwsze objawy hipotermii. Gdy wpada się w hipotermię, ma się przemożną chęć, by spuścić głowę i natychmiast zasnąć. Wiedziałem jednak, że w tej sytuacji poddanie się senności to pewna śmierć. Wydaje mi się, że tym, co zmuszało mnie do wypatrywania czegoś, co mogłoby mnie ocalić, było poczucie straty i niedokończonych spraw. Wypatrywałem śmigłowców, statków, czegokolwiek, co mogłoby przynieść ratunek. Po 6,5 godzinach rozbitków odnalazł śmigłowiec ratowniczy. Jednak spośród 16 osób tylko 6 przetrwało noc. Pamiętam tylko, że wysyłałem wszystkich przede mną, mówiąc, że ja wytrzymam jeszcze te kilka minut. W takich warunkach człowiek rzadko przeżywa dłużej niż 2 godziny. Ocalenie Paula Barneya można śmiało nazwać cudem. Mam szczęście, że żyję. Tę noc przetrwało 137 osób. 852 zginęły. Gdyby tratwy ratunkowe były bardziej stabilne, ofiar byłoby znacznie mniej.
9 miesięcy po zatonięciu Estonii w Belfaście w Irlandii Północnej rozpoczęto testowanie tratwy nowego typu. Tratwę Marinark zaprojektowano tak, by spełniała swoje zadanie w każdych warunkach. Katastrofa Estonii skłoniła nas do zaprojektowania tratwy, która wypływałaby na powierzchnię i nadawała się do użycia bez względu na pogodę i sposób zatonięcia statku. W przeciwieństwie do konwencjonalnych konstrukcji, 7-metrowa nadmuchiwana skrzynka pozostaje funkcjonalna nawet w pozycji odwróconej. Górna i dolna część tratwy są identyczne. W ciągu 18 miesięcy tratwę poddano 26 różnym testom. Jednak tratwa jest tylko częścią nowego systemu ewakuacyjnego. Największym problemem było bezpieczne umieszczenie w niej rozbitków. Konstruktorzy Marinark opracowali specjalny elastyczny rękaw, bezpośrednio łączący statek z tratwą. Podobne rozwiązania można zobaczyć na placach budowy, gdzie rękawy służą do zsypywania gruzu z dużych wysokości. Marinark to rewolucyjny system, ale przed wprowadzeniem do użytku należało poddać go testom w skrajnie nieprzyjaznych warunkach, a takie trudno mieć na życzenie. Szukaliśmy odpowiednio złej pogody u północnych wybrzeży Irlandii, przy wyspie Man. Wysłaliśmy nawet ekipę na Falklandy, bez skutku. Przez 18 miesięcy spotykały nas same niepowodzenia. Wreszcie do ekip doświadczalnych uśmiechnęło się szczęście. Pewnego niedzielnego poranka w grudniu 1998 roku u wybrzeży Irlandii rozpętał się wspaniały sztorm. Maszynę statku zatrzymano, symulując awarię. By nie ryzykować życiem ludzi, do tratw wrzucano worki z wodą, których łączny ciężar odpowiadał wadze 430 osób. Marinark spisał się znakomicie. Dziś w ośrodku szkoleniowym linii P&O w Anglii załogi promów uczą się, jak korzystać z nowego systemu. System jest właśnie instalowany na nowych promach. Gdyby powtórzyła się historia Estonii, Marinark zapewni pasażerom większe szanse na przeżycie. Zdarzają się jednak katastrofy, które nie dają szans na ewakuację. Na pełnym morzu największym zagrożeniem jest ogień. W ciągu ostatnich 10 lat w pożarach statków straciło życie ponad 1000 osób. Mimo obfitości wody, walka z ogniem na pełnym morzu jest bardzo trudna. Na statkach często brakuje podstawowych systemów zabezpieczających, takich jak automatyczne spryskiwacze. Kwietnia 1990 roku Scandinavian Star wyruszył z Norwegii do Danii. Na pokładzie było 383 pasażerów i 98 członków załogi. 1/3 z tych ludzi miała wkrótce zginąć. Był środek nocy, kiedy w jednym z korytarzy na pokładzie Scandinavian Star wybuchł pożar. 29-letni Jan Harsen spał w swojej kabinie wraz z ciężarną żoną Christine i 18-miesięcznym synkiem Halvarem. Christine pierwsza poczuła dym. Pamiętam, że Christine obudziła mnie i powiedziała:
Jan, musisz wstać i zająć się Halvarem. Coś tu się pali. Korytarze zaczęły wypełniać się dymem. Christine wybiegła, by poszukać wyjścia. Kiedy Christine wyszła, wyjąłem Halvara z łóżka, wziąłem go na ręce i wyszedłem na korytarz. Dopiero wówczas zorientowałem się, jak poważna jest sytuacja. Jan dotarł do schodów wiodących na otwarty pokład. Jednak Christine tam nie było. Pamiętam, że ją wołałem. Próbowałem zejść z powrotem po schodach. Ale ze środka buchały już potężne kłęby dymu. Zrozumiałem, że wewnątrz statku nic już nie zdziałam. It was meaningless to try to go inside the ship again. Nocne niebo rozświetliły płomienie. I understood that. Zrozumiałem, że spotkała nas prawdziwa katastrofa i że właśnie teraz wewnątrz statku giną ludzie. Jan nigdy już nie ujrzał Christine. By uratować swojego synka, musiał opuścić statek. Jego i pozostałych rozbitków uratował inny prom. Wciąż płonący Scandinavian Star został odholowany na redę szwedzkiego portu. Ogień ugaszono dopiero po 2 dniach. Wszczęto dochodzenie z udziałem ekspertów z kilku krajów. Wkrótce odkryto kilka poważnych niedociągnięć, które przyczyniły się do pogorszenia skutków katastrofy. W kabinach pasażerskich nie było wykrywaczy dymu ani spryskiwaczy. Wyjście ewakuacyjne były źle oznakowane, a załoga złożona z 9 różnych narodowości miała poważne problemy z porozumiewaniem się. Konsekwencje były straszliwe. Z 481 osób na pokładzie statku zginęło 158, w tym 29 dzieci. Większość ofiar znaleźliśmy w kabinach. Trochę leżało na korytarzach i bardzo dużo osób zginęło tuż przy wyjściach ewakuacyjnych. Zwłoki Christine Harsen odnaleziono w korytarzu, niedaleko drzwi wiodących na otwarty pokład. Inspektorzy zamierzali dowiedzieć się, dlaczego jej i innym pasażerom nie udało się dotrzeć do wyjścia. By zbadać sposób rozprzestrzeniania się ognia, norwescy naukowcy zbudowali wierną kopię korytarza i schodów Scandinavian Star. Wykorzystali do tego materiały zabrane ze zniszczonego statku. Rozwój pożaru zaskoczył naszych inspektorów. Ogień był znacznie intensywniejszy, niż się spodziewali. Wyniki badań były przerażające. Okazało się, że plastik, jakim wyłożone były ściany korytarza, jest nie tylko łatwopalny. Płonący wytwarza silnie toksyczne związki, jak tlenek węgla, czyli CHAD, oraz cyjanowodór. Cyjanowodór potrafi zabić człowieka w ciągu kilku minut lub w niektórych przypadkach nawet kilkudziesięciu sekund. To ten sam gaz, którym w czasie wojny Hitler zabijał Żydów w komorach gazowych.
Równie przerażająca była przyczyna pożaru. Inspektorzy podejrzewają, że ktoś celowo podłożył ogień pod dwa worki z ubraniami i kocami. Podpalacz zginął w swojej kabinie, więc jego motywy pozostaną tajemnicą. Pożar na morzu nie zawsze wybucha na pokładzie statku. W przypadku platform wiertniczych pożary bywają tak potężne, że nikt nie jest w stanie ich ugasić. Platformy wiertnicze należą do najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy. W sytuacjach awaryjnych szybko zmieniają się w śmiertelną pułapkę. Platformy wznoszą się wysoko nad wodę, co w przypadku katastrofy odbiera szansę na szybką ucieczkę. W 1988 roku wydarzyła się tragedia, której widmo przez wiele lat prześladowało firmy wydobywcze. Platforma Piper Alpha znajdowała się na Morzu Północnym, 190 km od wybrzeża Szkocji. Wyciek gazu z uszkodzonego zaworu stał się przyczyną potężnej eksplozji. Wielu ludzi skoczyło do wody, by za chwilę zginąć w płonącej plamie ropy. Z 229 osób przeżyły 62. Odpowiedni system ewakuacyjny uratowałby wówczas nie jedno życie. Trzynaście lat po katastrofie Piper Alpha, norwescy konstruktorzy postanowili odkurzyć pewien stary pomysł. Chodziło o zastosowanie takich szalup, które po prostu zrzuca się do wody wprost z pokładu platformy. Po kilku sekundach szalupa jest już daleko od płonącej platformy. To znakomity pomysł. Proste rozwiązanie trudnego problemu. Koncepcja spadającej szalupy nie jest nowa. Podobne próby prowadzono pod koniec XIX wieku, ale dopiero dziś dysponujemy odpowiednimi materiałami i rozwiązaniami. W 1975 roku norweski Morski Instytut Badawczy rozpoczął testowanie spadającej szalupy. Pierwsza próba miała stać się dla ochotników niezapomnianym przeżyciem. Obliczono, że łódź wbije się w wodę z prędkością 70 km na godzinę. Jeden z twórców szalupy, Per Verenschild, niecierpliwie czekał na przejażdżkę swojego życia. Niezwykle podekscytowany słuchałem narastającego szumu, gdy szalupa ześlizgiwała się po prowadnicach. Lot trwał bardzo krótko, niewiele ponad sekundy, ale był naprawdę szczególnym doświadczeniem. Samowodowanie przebiegło tak błyskawicznie, że właściwie nie zdążyłem go poczuć. System zewnętrznych spryskiwaczy chłodzi szalupę, zabezpieczając ją przed płomieniami. Pierwsze prototypy zrzucano z wysokości 20 metrów. Ponieważ nowoczesne platformy są znacznie wyższe, w 1981 roku zmodyfikowaną szalupę przygotowano do serii próbnych zrzutów z wysokości 40 metrów. Nie wszystko poszło jak należy. Łódź okazała się niestateczna. Wreszcie znaleziono rozwiązanie. Konstruktorzy przeprojektowali kadłub i przesunęli środek ciężkości. Nowa szalupa była gotowa. Obecnie systemy szybkiej ewakuacji instaluje się na platformach wiertniczych na całym świecie. W Norwegii każdy pracownik platformy przechodzi obowiązkowy kurs korzystania ze spadających szalup.
Ta niezwykła łódź jest owocem wielu lat doświadczeń i należy do najskuteczniejszych środków ewakuacji. Katastrofy na morzu bywają poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. W stoczniach powstają coraz większe tankowce. Niektóre mierzą blisko pół kilometra długości. Ale większe nie zawsze znaczy lepsze. Zderzenie takiego giganta z innym statkiem lub brzegiem może skończyć się katastrofą ekologiczną. W ciągu ostatnich 30 lat zdarzyło się 36 poważnych wycieków ropy. Najgroźniejszą była katastrofa tankowca Amoco Cadiz, który w 1978 roku osiadł na mieliźnie przy zachodnich brzegach Francji. Plama ropy zanieczyściła 200 km wybrzeża, rujnując miejscowych rybaków. Nagle wszyscy zaczęli kwestionować bezpieczeństwo supertankowców. Jednak dopiero po największej katastrofie ekologicznej w Ameryce przemysł naftowy zgodził się na wprowadzenie zmian w konstrukcji tych olbrzymów. W 1989 roku Exxon Valdez odbywał rutynowy rejs z Alaski do Kalifornii. W cieśninie księcia Williama kapitan Ed Hazelwood nakazał zmianę kursu w celu ominięcia pola morskiej kry. Statek miał przepłynąć w odległości mniejszej niż kilometr od niebezpiecznych podwodnych skał nazywanych Bligh Reef. Kapitan odszedł do swojej kajuty, pozostawiając przy sterze niedoświadczonego trzeciego oficera. Trzeci oficer spóźnił się ze zmianą kursu o 6,5 minuty. Wkrótce po wykonaniu manewru zorientował się, że coś jest nie tak i że statek zmierza w kierunku skał. Trzeci oficer miał zbyt mało czasu, by zapobiec katastrofie. Zadzwonił do kapitana i powiedział mu, że stało się coś strasznego. Kiedy kończył rozmowę, statek wjechał na mieliznę. Kapitan wbiegł na mostek i zaczął wykrzykiwać rozkazy do sternika. Próbował manewrować statkiem, by ściągnąć go ze skał. Tymczasem z rozdartego na długości 200 metrów kadłuba wyciekała ropa. Kapitan ponownie uruchomił maszyny i kontynuował manewry, próbując uwolnić statek. Trwało to ponad godzinę. Kapitan Hazelwood polecił nadać wiadomość o wypadku, ale Straż Przybrzeżna reagowała opieszale. Zbliżamy się do tankowca. Zwalniamy przed krą. Po nawietrznej czuć zapach ropy. Kilka godzin po wypadku dwaj oficerowie Straży Przybrzeżnej weszli na pokład tankowca i zaczęli przesłuchiwać kapitana. Oficerowie napisali w raporcie, że czuli bijącą od kapitana silną woń alkoholu. Później inspektorzy poddali analizie zapis głosu kapitana. Przeanalizowaliśmy jego głos, chcąc sprawdzić, czy wykazuje cechy głosu osoby będącej pod wpływem alkoholu. Okazało się, że brzmienie głosu, stosowane manieryzmy, prędkość, z jaką kapitan wypowiadał niektóre grupy głosek, była charakterystyczna dla osoby pijanej.
Kapitan został skazany za poważne naruszenie prawa morskiego. Jednak po apelacji wyrok odwołano, uzasadniając decyzję brakiem dostatecznych dowodów. Efektem wypadku była najgroźniejsza katastrofa ekologiczna w Ameryce Północnej. Gruba warstwa ropy pokryła wybrzeże Alaski na długości 1750 km. Zginęły tysiące zwierząt. Likwidowanie skutków wycieku trwało ponad 3 lata i kosztowało 2,5 miliarda dolarów. Ładunek Exxon Valdeza oddzielała od morza tylko jedna warstwa stali. Po katastrofie nakazano, by wszystkie nowe tankowce wyposażano w dwie warstwy poszycia. Dziś na amerykańskie wody mogą wpływać wyłącznie tankowce dwukadłubowe. Jednak nawet podwójny kadłub nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa. Chcąc sprawdzić skuteczność stosowanych rozwiązań, konstruktorzy przeprowadzają testy zderzeniowe. Statek uderzający wyposażono w taran. Jego celem jest fragment podwójnego kadłuba o eksperymentalnej konstrukcji. Takie próby służą sprawdzeniu wytrzymałości zastosowanych materiałów i konstrukcji kadłuba. Nieco później przetestowano inną konstrukcję wykonaną z mocniejszej stali. Gdyby kadłub Exxon Valdeza zbudowany był w ten sposób, nie doszłoby do wycieku ropy. Istnieje jednak lepsza metoda ochrony środowiska – zapobieganie kolizjom. Nowego Jorku nad bezkolizyjnym ruchem statków czuwa Straż Przybrzeżna. By zapobiec wypadkom, specjalne oddziały straży obserwują ruchy wszystkich jednostek. Nasze oddziały powołano do życia po katastrofie Exxon Valdeza. Wypadek ten utorował drogę inicjatywom, które pomogą uczynić nasze najważniejsze i najbardziej ruchliwe porty miejscami bardziej bezpiecznymi. Radary i kamery bezustannie obserwują 80 km szlaków wodnych. Załogi większości statków nie wiedzą, że każdy ich ruch jest rejestrowany. Większość jednostek handlowych i rekreacyjnych poruszających się w rejonie nowojorskiego portu nie ma pojęcia, że możemy śledzić każdy ich ruch. Jesteśmy oczami i uszami każdego tankowca zbliżającego się do wejścia do portu. Możemy powiedzieć mu, co ma przed sobą. Możemy ostrzec jednostki znajdujące się na kursie kolizyjnym, lecz nie widzące się we mgle lub w ciemności.
Po swojej stronie mamy technikę i prawo, ale wciąż musimy borykać się z tym, co określa się mianem czynnika ludzkiego. Jedną z metod zapobiegania kolizjom jest staranne szkolenie kadry oficerskiej. W ośrodku morskim Worsash na południu Anglii podnoszą swoje kwalifikacje kapitanowie z całego świata. Te miniaturowe statki mogą udawać każdą jednostkę, od kontenerowca po supertankowiec. Czy moglibyście to powtórzyć? Zawróćcie na końcu kanału i jeszcze raz przeprowadźcie manewr mijania. Wyglądają jak zabawki, ale kryją w sobie najnowocześniejsze rozwiązania. Każdym ważącym 5 ton modelem steruje komputer. Stateczki reagują na ster i manewry silnikami tak samo jak prawdziwe jednostki. Szkolenie to polega w istocie na nauce manewrowania statkiem. Kapitanowie, przyszli kapitanowie oraz piloci mogą u nas bezpiecznie wypróbowywać różne procedury. Mogą robić rzeczy, na jakie nie odważyliby się, dowodząc prawdziwym statkiem. W przeciwieństwie do samochodu, statek nie jest wyposażony w hamulce. Kapitan musi planować manewry z kilkukilometrowym wyprzedzeniem. By się zatrzymać, rozpędzony supertankowiec potrzebuje 5 kilometrów. Kilwatery mijających się statków stają się przyczyną poważnych kłopotów ze sterownością. Kapitanowie mogą w mgnieniu oka utracić kontrolę nad swoimi jednostkami. Nawet najlepiej wyszkolone załogi mogą popełnić błąd. W ostatnim dziesięcioleciu zatonęły tysiące statków, często z niewiadomych przyczyn. Dna mórz są wprost usiane ich szczątkami. Dziś nowoczesna technika umożliwia nam badanie wraków i dociekanie przyczyn dawnych wypadków. Największym statkiem, jaki zatonął z niewiadomego powodu, był brytyjski masowiec Derbyshire. Mierzył 294 metry długości, tyle ile 3 boiska futbolowe. We wrześniu 1980 roku olbrzym ten wraz z 44-osobową załogą zniknął bez śladu w tajfunie na Morzu Południowochińskim. Przez wiele lat nikt nie miał pojęcia, co mogło spowodować katastrofę. W 1997 roku Instytut Oceanograficzny Woods Hole, Massachusetts, dysponujący najnowocześniejszym sprzętem do badań podwodnych, otrzymał zlecenie z badania wraku Derbyshire. Ekipa badawcza użyła zdalnie kierowanego robota, który opuścił się na głębokość 4 km, by sfilmować szczątki olbrzyma. Wyniki badań zdumiały wszystkich. Derbyshire rozpadł się na ponad 2000 kawałków. Po wnikliwej analizie zdjęć naukowcy doszli do wniosku, że przyczyną katastrofy był niedomknięty luk w przedniej części statku. Do kadłuba wdarły się tysiące ton wody i Derbyshire zaczął tonąć. Wkrótce wzrastające ciśnienie po prostu zgniotło statek. Nadal nie wiadomo, co dokładnie stało się w czasie bezpośrednio poprzedzającym zatonięcie. Gdyby statki wyposażano w czarne skrzynki, tak jak samoloty, ustalanie przyczyn katastrof byłoby znacznie łatwiejsze.
W samolotach pasażerskich montuje się rejestratory parametrów lotu i rejestratory rozmów. Zapisują one większość istotnych danych, które po katastrofie możemy odczytać i wykorzystać w czasie dochodzenia. W przypadku katastrof morskich nie mamy tego luksusu. Spodziewamy się, że w ciągu kilku lat podobne rejestratory znajdą się także na statkach, co da nam większe szanse na odtworzenie przebiegu zdarzeń poprzedzających wypadek. Tylko analizując przebieg katastrof, możemy doskonalić rozwiązania ratujące nam życie i chroniące środowisko naturalne. Jednak żegluga nigdy nie będzie całkowicie bezpieczna. Storm może nadejść znienacka. A niemiłe niespodzianki grożą nam w każdej chwili. A jutro w niesamowitych maszynach, od akwelungów i batyskafów do atomowych łodzi podwodnych, czeka nas wyprawa w głębiny. Tu kanał Discovery. Po przerwie projekt budowy mostu nad cieśniną Beringa.